co zacząłem i witam ludzi na YouTubie. Ja bym sobie ustawił w sumie tutaj jakiś timer, wiecie? Wezmę sobie mój mega przydatny... O, bateria rozładowana. Shit. Kurde, musiałbym podładować sobie ten mój zegarek. Dobra, wiecie co? Najpierw ten. Dobra, YouTube mają super początek, bo ja teraz będę się bawił tym. Będę bawił się zegarkiem w sumie. Więc czekajcie, przełączę sobie scenę. Mój zegarek musi zostać podłączony. On to jest mój zegarek, proszę bardzo. I tu mam taką nasadkę. Opa, i tą nasadkę muszę od dołu włożyć. Tak, żeby ona pasowała. I dopiero wtedy z tą nasadką. Proszę bardzo, z tą nasadką dopiero teraz mam wejście pod USB tutaj. Sobie podłączę, będę chyba musiał użyć mojego telefonu, którego nie mam. God damn it, ja teraz mam wszystko w plecaczku chyba, wiecie? O, shit. No to zajebiście. Wypadła mi ta nasadka. Dobra, ładuje się. Powinno się ładować. Okej, teraz... A, nie, dobra, jest mój telefonik, kochany. Okej. Pytanko, jaki spek bym polecił dla Huntera pod areny? Chyba Beastmastery. Beastmastery albo Survival, choć... No, co, dwa urządzenia mi umarły? Boże, co ja, kurde, hibernowałem przez 3 dni, czy co? Wszystko mam rozładowane. Tak to jest, jak ma się rozładowane rzeczy. Boże, super materiał. Ludzie przyszli pooglądać World of Warcraft, a mają mnie zmieniającego baterię. Hej, Nexus, w sumie wiesz co? Ty zmieniający baterię jesteś ciekawszy niż World of Warcraft i nawet bym się nie zdziwił. Nawet bym się nie zdziwił. Mam tutaj taką zajebistą rzecz. Czekajcie, bo to... Czekaj, bo to jest nowa bateria, czy to jest stara bateria? Fuck. To jest chyba nowa bateria. Nie, to jest stara bateria. Okej, zaraz wam pokażę taki bardzo fajny wynalazeczek. Dostałem razem z telefonem. Opa. Teraz odłożę i to jest chyba naładowana bateria, ta tutaj. Tak? Zaraz zobaczymy. W każdym razie mam tutaj takie coś, zobaczcie, Samsung, takie coś. To takie małe, nawet przypomina trochę telefon. I widzicie, możecie to sobie to otworzyć, proszę bardzo, hop. Otwieracie sobie i tutaj macie miejsce na baterię. Bardzo, bardzo fajny sposób na przechowywanie sobie po prostu drugiej baterii. Jak wyjeżdżacie na jakiś dłuższy wyjazd, no to na pewno wam się przyda, czy jedziecie, nie wiem, nad morze i wiecie, że będziecie tam po prostu długo, to po prostu sobie ładujecie tą baterię tutaj. Widzicie, tu macie baterię, ją sobie wkładacie i ona się ładuje po prostu i naładowaną baterię możecie sobie używać, wiecie. Tylko po prostu trzeba wyłączyć telefon i zmienić baterię. I to jest chyba ta bateria nowa. Tak, to jest nowa bateria. Dobra. Czyli trafiłem nieźle. Będę musiał sobie zrobić jakieś kolorki, przykleić na te baterie. Na zasadzie, że to jest bateria A, to jest bateria B, żeby wiedzieć, która jest która. Teraz tylko moją zakrywkę sobie weźmiemy. Siemano, cześć, cześć. Co cię skłoniło do nagrywania? Co twoi rodzice na to, jak zacząłeś zarabiać ze streamów? Ojejciu, ze streamów to nie tylko ze streamów, ale to ze wszystkiego, jest dużo rzeczy tutaj, tak jakby czerpią zyski. Ustawmy sobie tutaj tak, powiedzmy, no nie wiem, ile bym chciał tutaj, żeby to nagranie trwało. Ludzie pewnie mówią, jak najwięcej, jak najdłużej. A później nie oglądają całego. Tak, to jest, damy sobie tutaj tak start, okej. Teraz już będzie tykać, żebym po prostu nie wrzucał godzinnego materiału. Zmienimy sobie scenę. Jeżeli chodzi o moje początki, to one nie są jakieś skomplikowane. Po prostu któregoś dnia wpadłem w posiadanie po prostu frapsa. Co to tutaj sobie wysłałem? What? Co ja tutaj zrobiłem? Ja wysłałem coś tutaj. Okej, dobra. Nexosia. Nexosia? Powinno pójść do hordy mojej. Dobra. W każdym razie, pomyślałem sobie, że zacznę sobie nagrywać. Raz, że mam już program do tego, więc trudno chyba nie będzie. Dwa, że no po prostu nie było tego na internecie. Po prostu tego nie było, tak? World of Warcraft po polsku praktycznie nie istniał. Dlatego stwierdziłem sobie, hej, w sumie ja mogę wypełnić tą lukę. Ja mogę być tym, który będzie robił World of Warcraft po polsku. I to był tak naprawdę i dobra decyzja, i chyba najgorsza, jaką w życiu podjąłem.
bycie gościem World of Warcraft w tym, w bycie gościem World of Warcraft na polskim YouTubie, to jest najgorsza rzecz, jaka ten mogła mnie spotkać, z tego względu, że jakby grono, do którego mogę dotrzeć poprzez World of Warcraft, jest bardzo małe, dlatego muszę, nie wiem, może kiedyś w przyszłości zmienić jakby styl kanału, czy może grę, czy coś w tym stylu, no nie wiem, zobaczymy. W tych okularach wyglądam ciotowato, dziękuję. Znaczy, wiesz co, mogę wyglądać ciotowato, nawet jakby były różowe, to bym je nosił, bo po prostu oczy mniej bolą i oczy się mniej ten, więc szczerze mówiąc nie obchodzi mnie, jak w nich wyglądam, tylko po prostu, wiesz... tylko po prostu będę je nosił, bo nie chcę sobie oczów zniszczyć, tak? Oczów moich, moje oczów. No właśnie. Więc tak, no... Super okulary, wyglądam w nich pedalsko i bez nich wyglądam ten. Niedługo Marta wyjeżdża, to będę musiał pójść do tego, do fryzjera. Marta wyjeżdżam do swoich rodziców, będę musiał ją odwieźć do Olsztyna. No i ten. No i ja będę wtedy, właśnie tak jak mówiłem, że w tym miesiącu trochę krucho z tymi, z live'ami i ogólnie z materiałami na YouTube'a. Nie będę wchodził oczywiście w szczegóły, natomiast po prostu powiem wam, że od tego miesiąca będę więcej robił, tak bardziej rozplanowanie. Moje plany początkowe są takie, żeby były ze dwa materiały dziennie na YouTube'a. Dwa materiały dziennie na YouTube'a plus jeszcze cały kanał live, żeby troszkę bardziej się ruszył. Więc to są takie moje wstępne założenia. No i live oczywiście codziennie, więc będzie ciekawie. Będzie ciekawie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, moi drodzy. Robisz poradnik, jak zacząć nagrywać, jakieś dobre rady. Ale to wiesz, to... No jejciu. To nie wiem, czy można dawać jakieś inne rady niż... Znaczy, trudno dawać rady jakiekolwiek. No takie podstawowe, no to oczywiście jakość, dźwięk, montaż i różne takie sprawy. No, każdy powie ci co innego i każdy powie ci co innego i to samo. O, jakby to tak ująć. Więc nie ma takiego jednego spójnego, definitywnego, jak być youtuberem. No po prostu trzeba robić, wiesz. Z drugiej strony, jeżeli ma się takie podejście, takie wiecie, ja chcę to robić, ale nie wiem jak, no to tak trochę jest słabo. Raczej po prostu zaczynasz to robić i gdzieś tam po kolei zaczynasz ten. Zaczynasz po prostu wspinać się po tej drabince całej. I najgorszą rzeczą, która może się stać, to ktoś, kto po prostu chce od razu mieć wszystko, czyli po prostu chce mieć dobrą jakość, chce mieć dobry ten, chce mieć widzów, chce mieć wszystko i to tak naprawdę gubi ludzi najczęściej. Dlatego trzeba zacząć na spokojnie. Dobry youtuber jest taki, który... Moim zdaniem, dobry youtuber jest taki, który, jeżeli wejdziecie na jego materiały na YouTubie teraz, tak, w tym momencie, to one są dobrej jakości, są fajne, są ciekawe i chcecie je oglądać, a jak wejdziecie na jego pierwsze materiały, to powiecie, ja pierdolę, ale ten koleś jest dziwny, ale on słabo nagrywał. To jest dobry youtuber, bo on uczy się, bo on po prostu się rozwija, widać to bardzo dobrze. I ja jestem dobrym, chciałem powiedzieć, że jestem dobrym youtuberem. Nie, u mnie strasznie widać ten przeskok, no. Nowe suby? Naprawdę? Nowe suby? Nowe dwa suby? What the fuck? Dwa suby? Ja pierdzielę, zasubowałem i czemu tego nie zauważyłem? Jak to? Ja pierdzielę, co się stało? Brzuch Impera zasubskrybował, dziękuję ci bardzo serdecznie, witam cię w gronie subskrybentów, leci do ciebie... Strzała podziękowania, wiesz co? Nawet lepiej, zrobię to z łuku. Zrobię to z regularnego łuku. Przepraszam, ale coś mi się zbugował ten program, który wiecie, robi takie wow, zasubskrybowałeś! Więc teraz ładuję sobie... Dziękuję. I kto jeszcze zasubskrybował? Widzę, że dwie osoby zasubowały. Zaraz zobaczymy, kto tutaj zasubskrybował. Kto? Brzuch Impera, dziękuję ci bardzo, naprawdę serdecznie. Bardzo, bardzo miło. I Blaze? Dobrze powiedziałem? Blaze? Ja czytam trójkę jako E, a I jako... Znaczy, a jedynkę jako I. Nie wiem, może to jest inaczej. Więc do ciebie też leci strzała podziękowania. Ja zaraz połamię biurko albo coś zniszczę. O mój Boże. Dziękuję bardzo. Ten nowy sub jest do motywacji, żebyś normalnie streamował w następnym miesiącu. A bardzo dziękuję, żebyś wiedział, że to na pewno się przyda. W takim razie, kim jest Izak?
Anomalią. Zawsze określam Izaka jako anomalię. Ale to nie z powodu tego, że po prostu, że robi coś źle, bo on robi bardzo dobrze wszystko. Natomiast jego początki również można zaobserwować gdzieś tam na ten. On to, co robi, to on nie robi od dzisiaj, tylko on to robi już od bardzo, bardzo dawna. O kurde, w sumie, a dobra, w sumie wiecie co, wejdziemy sobie w ten portal. On to robi od bardzo, bardzo dawna, macie zapiski, jak on tam gdzieś komentował mecze kiedyś. No nie miał swojego kanału, bo on robił na czyimś, tak, na jakichś tam czyichś kanałach. No teraz robi to na swoim, robi to dobrze, no. Dobra, włazimy sobie do Tunnel Jungle. No właśnie. Zgadzam się z tobą, osobiście oglądałem większość twoich pierwszych filmów i naprawdę dobrze się przy tym bawiłem. A no wiecie, pierwsze filmy jak pierwsze filmy, to są ten. Dobra, wiecie co, jesteśmy w dzikiej dżungli, ja muszę pójść po ten. Tak, Nexus, to ja, Blaze. A, to Razor, a, Blaze. Jak cię słucham na live'ie gram. A, to super, dobra, to pozdrawiam cię i dziękuję. To Razor, to jest Razor, ja mam go tutaj w znajomych na tym, na Battle.net'cie. To fajnie, to fajnie. Dałbym suba, ale jestem biedny. Ja pierdzielę. Kupiłbym wam Lamborghini wszystkim, ale jestem biedny. A nie, prawdopodobnie jakbym miał coś takiego, to by była duża inflacja. Wiecie, jakby każdy mógł jeździć Lamborghini, to by Lamborghini nie było nic warte. Jaki paradoks, nie? Jak żul jedzie autobusem, to autobus jedzie żulem, coś w tym stylu. Dobra, powiem wam, że nie chcę tego robić. I to jest dla mnie strasznie straszne. Ale muszę zrobić Apex is Daily, no bo obiecałem sobie, tak sobie, że będę robił je codziennie. Już jeden dzień przegapiłem. Natomiast chcę to robić ze względu na to, że chcę mieć to latanie, bo taki wiecie, motyw. Kiedy dodam cię, Nesiu, na Battle.net? No nie wiem, niedługo może ten. Może niedługo będę dodawał jakiś tam subów, bo lista znajomych się zwiększyła. Cześć Dreki, cześć, jak tam samopoczucie? Całkiem dobrze, choć tak, no tak dzisiaj, nie wiem, od ostatniego miesiąca jakoś tak sobie się czuję. Ale nie jest źle, jest tak całkiem znośnie. Mogło być lepiej w każdym razie, mogło być lepiej. Ale jak już odpaliłem tego live'a i dwa suby już wpadły, kurde, od super najlepszych ludzi, to już jest okej. No właśnie, będę musiał w ogóle, tak już dokańczając tutaj moje te plany i to wszystko, to będę musiał jakiś plan zrobić, jakie gierki pograć, bo wiecie, bardzo, bardzo lubię na przykład na streamie przechodzić jakieś gierki, a później wrzucać to w formie serii na YouTube'a. Nie będę musiał jakieś gierki znaleźć może. Fabdres. Takie ładne po mamusi? Nie, to takie ładne po tatusiu jest po mnie. Wygląda dosłownie jak ja młoda. A młoda ma na imię Asia. Z Aśka. Bardzo mi się kojarzy dobrze to imię, więc jeżeli macie dziewczynę Asię albo macie jakąś Asię w rodzinie, to pozdrówcie, bo Aśki to spoko są naprawdę. Generalnie większość Asiek, które spotkałem w życiu, są całkiem spoko. To muszę przyznać. Dobra, to musimy pozabijać. Wziąłem sobie akurat Iron Harbor, już parę razy o tym mówiłem, ale Iron Harbor to jest najlepszy najlepszy Apex is Daily, z tego względu, że robi go się najszybciej, po prostu zaraz pokażę wam, jak szybko go zrobić. W sumie co to jest tutaj, jakiś Balanced Fate, Multi-Strike Increase? Coś tu mi się zwiększa. Czekajcie, ja sobie wezmę, w ogóle zjem jakieś rzeczy, one mi... No buffy sobie wezmę, zrobię. Jest najlepszą kuzynką na świecie. No widzicie, i się potwierdza, i się potwierdza. Konto w WoWie, Maher? No nie wiem, zobaczymy. Tak sobie zdałem sprawę, że jak młoda będzie miała 15 lat, to będzie już 2030 rok. I tak sobie pomyślcie, kurde, 2030 rok, to tak trochę dużo, nie? No, wiesz, już do tamtej pory, tak patrząc na ten rozwój technologiczny, to może być całkiem ciekawie. Zobaczymy, może świat się skończy, kto wie. Może umrzemy. Wszyscy. Może ja umrę, będzie też spoko. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten materiał, jak już nie żyję. Jestem głupi, strasznie. No nie. Dobra, i teraz patrzcie, teraz barasz, kurde, w nich wszystkich. Wjeżdżamy. I wykończamy znowu. Kurde, ten Chimera Shot mógłby się lepiej rozszczepiać. On ma taki słaby kontr rozszczepiania się.
Jak wystrzelicie Chimera Shot, ten tutaj strzał pod dwójką, to on, jeżeli na przykład są dwa cele blisko siebie, to on się rozszczepia, zadając takie same obrażenia w dwóch. To jest fajne, ale to mogło działać tak bardziej szerzej, szczerze mówiąc, i bardziej tak ten równomiernie, powiedziałbym. No właśnie. Dobra, mamy swoją drogą paczkę amunicji, zobaczcie, Inferno Shots. I teraz jak już mamy tą amunicję, one dropią sobie, czasem w skrzynkach są, a czasem są w... Czasem lecą z gości, oni tam sobie po prostu niosą taki nabój z amunicją, jak ich zaatakujecie, to oni upuszczą ten nabój i wtedy dostajecie buffa na 5 minut, o właśnie. Uuu, jest skrzyneczka, to jest mi potrzebne. Balefour Armament. Uuu, nice, dobra, możemy spróbować to użyć, może Epic poleci. 670. Ooo, 675, nice. Ale dopiero teraz? Czekaj, bo on ma jakieś słabe statystyki swoją drogą. To ma agility, stamina i versatility. Ale słabe, jakie gówno. Dobra, teraz moja kolej na działko wsiąść. I teraz patrzcie. O, a dobra. Co to za dotacje mi tutaj lecą? Co to za dotacje mi tutaj lecą? Jak to ma syna Ogia? O, się nazywa Asia. Syn Asia. A muszę ogarnąć te włosy, naprawdę, już wyglądam masakrycznie. Ja aż sam zauważam to, że wyglądam masakrycznie, nie martwcie się. 10 zł. Kiedyś byłem Error 13. Na Battle.net mam nick Error, a zmieniłem sobie z Twitcha na Blaze. Jezus, właśnie, to ty jesteś Error. Ja pierdzielę, Error. Dlaczego ty co chwilę zmieniasz? Już wiem, dlaczego cię nie kojarzę. Znaczy, nie kojarzyłem żadnego z twoich ników. Dopiero jak powiedziałeś Error, to cię kojarzę. Po pierwsze to dziękuję, dziękuję. Grosz do grosza i będzie, kurde, będzie Nexus milioner. Dziękuję za dychę. I powiem ci tak, nie zmieniaj tak dużo ników, bo to masakra jest później dla mnie. Ja nie mogę później ogarnąć, kto jest kim. Wyglądam jak kupa. A dziękuję. Kupa przynajmniej jest ciepła. Znaczy, że jestem ciepły. Nie no, później stygnie. Później kupa stygnie. I wtedy, jeżeli kupa stygnie, to wiemy, że świat jeszcze się ten... Świat jest jeszcze w porządku. Zabijamy te orki. Widzicie, jak to szybko leci? Już 42%. Te są całkiem ok. Ewentualnie warto wywalać te wagony tutaj, widzicie? Macie jakiś engine w sumie, to jest jakieś działko, karabin, coś w tym stylu. Cześć, Center w ogóle, siemanko. A co tam u niej? Ostatnio ma nerwa. Ostatnio ma nerwa. I krzyczy mocno, dużo. Ale mówię, w związku z wyjazdem Marty, bo będziemy jechać już może w sobotę? Może w sobotę już chyba będziemy jechać tą, do Olsztyna. To w ogóle odwiedzę Slayproxa. To Slayproxa odwiedzę, to będę musiał pozdrowić tego od was. O. Ktoś mnie atakuje. Wow, zabił mnie w plecy, co za koleś. Ma challenge mode ten, ma challenge mode gear. No nieźle. Nie zmieniam tak często, nie! Razor Error, kurde, Blaze, goddammit. No najlepiej, kurde, najlepiej. Już się pytałem o twój nick w ogóle, brzuchu Gimpera. No nie wierzę, zabił mnie! Razem się zabiliśmy. God damn it. God damn it, hordes. Zna się ktoś może na monitorach trochę? Im większy czas reakcji, tym lepiej, typu 5ms? Nie! Jak... Powiem, zilustruję ci to w ten sposób. Jeżeli jesteś głodny, to chcesz obiad teraz, czy za godzinę? No chyba teraz, więc im mniejszy czas tego respond time, tym lepiej. Bo wtedy jakby monitor ci nie laguje, w ten sposób to po prostu przedstawię. Znaczy laguje, chodzi o to, że masz mniejszy delay masz w monitorze, po prostu jest lepsze odświeżanie i te sprawy. No. Ja i moje barwne, kurde, te, ja i moje barwne
wiecie, porównania. Co chciałem powiedzieć, Lea, jesteś w ogóle, Lea, chciałabyś heroiki porobić może jakieś? Wy tam jesteście w gildii może? Bo ja 70 wbiję, mogę porobić heroiksy. Bardzo chętnie nawet bym porobił. Powiem tak. No nie wierzę, on to będzie mnie gańkował? Ten koleś to jest jakiś... Skąd on jest? Zbórnik Legion, czy co? Chyba zbórnik Legion, chyba się przeniósł tutaj, żeby mnie gankować. Stary, masz lepszy gear chyba. Teraz ja muszę się zregenerować, bo on tak mnie gankuje tutaj, to ja nie mam szans. Tak, to ja nie mam szans. Zaraz zobaczymy, czy on na streamie ten, czy... Dobra, weźmy sobie niewidkę. O mój Boże, to Apex Daily zajmie mi więcej czasu przez to. Ile mam repy w Hand of the Prophet? Masz na dole tutaj, mam 5000 na 12000. No, niedługo będę miał już revert, będzie dobrze. Zastanawiam się, a jak Asia będzie w Hordzie... Dokończ zdanie. To nie będzie mieszkać w domu. Będzie musiała sobie poszukać innego, albo u dziadków mieszkać. Ja nie będę żył z Hordziakiem pod jednym dachem. Nie sądzisz, że to trochę za dużo? Zaraz w mediach. Ojciec wyrzucił córkę z domu, bo gra w innej frakcji w grę. To by było dobre. Ej, przynajmniej by miał fame. Czy mi pomóc? Nie trzeba. Nie, co kurde, poradzę. Dajcie spokój. Koleś mi wjechał w plecy, jak mnie jeszcze moby atakowały. To jest raz, dwa, później miałem mało HP. Chodź w sumie, czekajcie, bo ja tutaj bym chciał... Wiecie co, zaraz zrobimy te daily tak mega szybko. Grabbing, dobra. Właśnie tutaj zgrabowałem sobie. Zaraz dokończymy to. Dobra, patrzcie, teraz robimy sobie w ten sposób. Zajebista sprawa z tym tutaj jest. Co za mną biega? Za mną biega Leoraj. To jest mój follower. Mój towarzysz. W momencie, gdy macie trzeci poziom... O kurde. Wow, z czego on mnie tak zabił? Jak ja zginąłem? 40 tysięcy, 70 tysięcy, what? On musi być z Gimbazium Legion, wiecie? No, on jest z Gimbazium Legion. A, dobra, to już wiemy. Ktoś go przeniósł tutaj na serwer, wiecie? Ktoś go przeniósł na serwer, on będzie teraz ten mówił, patrzcie, zabijam Nexosa. Ary, słaby jesteś. Jesteś bardzo słaby. World PvP jest właśnie zrypane do tego stopnia, że no, jest zjebane po prostu. Byśmy weszli sobie na normalne PvP i bym założył PvP gear, byśmy mogli się bić, stary. A tak to kurde widzisz. Ja tu chcę dokończyć sobie moje daily Apexis, a ty mnie atakujesz, no. Jesteś bardzo niemiły. Jesteś bardzo niemiły. Musiał, wiecie co zrobić? No, wlazł w trapa. Muszę sobie... Czekajcie, bo ja tu gdzieś miałem taki przedmiocik fajny. O, i teraz mnie jeszcze to zaatakowało. No co za gnojstwo. Gimba Legion, widać, że Gimba Legion, no. Dobra. Tam, ta, 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 ta. Miałem już, kurde, ten ammo i mogłem sobie już skończyć tego Apex Daily. Już bym go dawno skończył swoją drogą. Ale nie. O, tam jest chyba amunicja. Box of ammunition. A, tu jest w sumie amunicja. Okay. Grabbing. No właśnie, czyli Hand of the Prophet musisz przez jakieś 2 dni nie robić daily, bo już mam 9000. Tak, no nie robiłem, tak, dokładnie nie robiłem. Miałem parę dni zastoju. Znaczy dzisiaj będę miał już trochę więcej, więc... Dobra, skończyłem, teraz trzeba zrobić tak zwane, moi ludzie mnie potrzebują, więc... A nie, jestem w kombacie. To Leoraj się leje? Co on robi?
Living Combat, dobra. Moi ludzie mnie potrzebują i lecimy sobie z powrotem do Lion's Watch. Trzeba wziąć sobie questa na kolejny Apex Daily. Będzie dobrze. Liczymy do doby? What? Do końca doby 5 minut, jak się czujecie? Oh yeah! No tak, zaraz będzie 24 godziny minęło, odkąd liczyliście 24 godziny, no tak. No tak, zapomniałem. Jej, zaraz mamy, zobaczcie. Ile daily questów? A, bo tu Blinktron jest, dobra. Też mam tego Blinktrona, ale nie używam. A to fajne materiały czasem lecą z tego. Patrz mi, jep, jakiś kurde mącik. Ale byłby już szczęśliwy. Byłby Happy Nexus. Orkenon Poros. Dobra. To sobie zrobiliśmy. To teraz wiecie co zrobimy? Użyjemy sobie to. Bardzo fajny przedmiot. Spoko, Errorku, spoko. Jak będę potrzebował coś, to napiszę. Na pewno się odezwę. Powiedział Nexus, nigdy nie odzywając się podobnie. Ile Rarmobów zabitych mam w Tanan? A nie wiem, większość chyba mam pozabijanych tutaj. O, Hipcio umarł tutaj. Kurde, za późno. A późno się pojawiłem, Hipcia mi zabili. Nie mam pojęcia, ile mam zabitych tak naprawdę. Idę spać, leniwe grubasy. Dobranoc, cześć, cześć. Demo. Jak sądzisz, Nexus? Jest duża różnica między GTX 970 a 80? Bo z tego co widzę, między 960 a 70 jest wielka. Między tymi dwoma kartami, które ty wymieniłeś, czyli 80 i 70, dużej różnicy nie ma. Znaczy, no trochę jest, trochę różnicy jest, ale i tak wydaje mi się, że 970 będzie taka bardziej spoko. Lepsza inwestycja, no dostajesz więcej jakby wiecie, pieniądz jakość, tak? Cena jakość jest lepsza zdecydowanie. Wygrałem giveaway u Flemiego. Wygrałam, Boże, wygrałem, Lea. Wygrałaś giveaway u Flemiego, a co tam było w giveawayu? Szkoda, że oprócz marnych daily nie ma co robić. Ja bym tego nie nazwał nawet daily, bo to takie daily to ja se mogę w tyłek wsadzić. Prawdziwe daily to były Firelands, to było Isle of Thunder, to było... to były Argent Tournament, to były daily questy. Tutaj to są jakieś takie po prostu rozpierdziel. Idź sobie ponapieprzaj parę mobków po rzucy. Znaczy, no właśnie mój problem z tymi daily questami, z tymi Apexisami jest taki, że tu nie ma określonego celu. Ja lubiłem mieć coś takiego, że dobra, słuchaj, idź, zabij 8 tego, zbierz 4 skrzynki i tyle. A tutaj tak trzeba zabić i milion kurde mobów, i milion tego wszystkiego i to tak trochę słabo jest. No, ktoś jeździ na tym Mythic Runesaber nubiem. Ej. Może sobie tutaj moje super leczące coś. I widzicie, normalny quest by mówił mi, dobra, słuchaj, trzy takie osoby sobie uwolni i już jest, i już koniec, tak? A tutaj muszę te osoby uwalniać, to takie długie strasznie, takie niepotrzebne. Dobra. To ja, słuchajcie, wiecie co, tutaj mi rozbrzmiał mi mój telefon, informując mnie, że już trochę ten materiał. Dlatego też z YouTube'ami się pożegnamy, zobaczymy się zaraz w kolejnym odcinku, to będzie kontynuacja pewnie na YouTubie, ja to będę wrzucał codziennie, więc YouTube, trzymajcie się, lajkujcie filmy i te sprawy, bla bla bla.